Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć wszystkim! Nazywam się Natalia Daniło. Ja jestem Joanna Motyka i razem poprowadzimy dzisiejszą audycję Przystanek Kraków. Na chwilę spróbujemy stać się dzisiaj takimi radiowymi turystami i razem z Tomaszem Zielińskim, przewodnikiem z Łokatif, odwiedzimy kilka krakowskich miejsc z mroczną historią. Zanim jednak doświadczymy tej gęsiej skórki, dreszczyku emocji, usłyszycie rozmowę z panią Małgorzatą Fus z tej samej firmy. Jesteśmy przewodnikami miejskimi. Większość z naszych przewodników to licencjonowani przewodnicy po Krakowie. W naszej ofercie jest sporo wycieczek, które odbywają się regularnie, które startują niemalże codziennie, a czasem nawet kilka razy w ciągu dnia, to już w zależności od sezonu. No i wycieczki są w kilku językach, przede wszystkim po angielsku i hiszpańsku, ale są też wycieczki w języku polskim. To już w zależności od tego, o jakiej trasie mówimy, no to oczywiście są stałe punkty, gdzie nas można spotkać. Większość wycieczek startuje spod Barbakanu. Ale mamy taki projekt, który realizujemy już od 2012 roku. To jest projekt, który sobie nazwaliśmy Kraków krok po kroku. Tą niedzielę oprowadzaliśmy wycieczkę o kobietach Krakowa, ale o kobietach, o których nikt wcześniej, przynajmniej tak nam się wydaje, nie mówił na wycieczkach, o służących, o robotnicach, o wiejskich kobietach, które zaopatrywały miasto w żywność. Będziemy mieć wycieczkę po getcie krakowskim właśnie, żeby upamiętnić tą rocznicę ludzi, którzy wtedy zginęli. Ostatnio na walentynki był zakochany Kraków, czyli różne bardzo historie miłosne związane z miastem. Na początek wiosny będziemy mieć wycieczkę pogański Kraków, będziemy trochę mówić o tym, co tu było przed chrześcijaństwem. W Krakowie nasz profil nazywa się Free Walkative Tours Kraków, czyli z języka angielskiego. Ta nazwa, którą mamy, Walkative, i to jest zbitka po angielsku od słów, no właściwie można sobie to różnie zinterpretować, na pewno jest walk, czyli chodzić, i talkative, active, tutaj już różnie można to zinterpretować, ale chodzi o mówienie do ludzi, czyli chodzimy i gadamy, o to nam chodzi w tej nazwie, czyli walkative. No i też rezerwacje są dostępne przez stronę i tutaj można nas znaleźć pod adresem freewalkingtour.com. Przystanek Kraków. Makabryczny Kraków. Jeśli lubicie kryminały, a czasem odpalicie nawet jakiś horror, to będzie coś dla Was. Tym razem jednak miejsce akcji jest tutaj, w Krakowie, a bohaterami są mieszkańcy naszego miasta. Mam nadzieję, że jesteście już gotowi, by swoją wyobraźnią przenieść się w okolice Wisły. A co działo się tu u schyłku lat 90? O tym opowie przewodnik pan Tomasz Zieliński. Był październik 2016 roku. Jechałem tramwajem do pracy i pamiętam, że dosyć mocno zwróciła moją uwagę obecność nurków policyjnych i motorówek policyjnych na bulwarach wiślanych, bo nagle się okazało, że policja nadal poszukuje dowodów morderstwa, które miało miejsce w grudniu 1998 roku. To jest właśnie historia, którą dzisiaj nazywa się historią skóry, historią jednego absolutnie z najbardziej koszmarnych i do tej pory nierozwiązanych morderstw na terenie Polski. Załoga barki, czy właściwie takiego pchacza, który pracował na Wiśle, zauważyła, że jest jakiś problem z silnikiem. Nie byli do końca pewni, czy to jest kwestia napędu, czy czegoś bardziej związanego z elektryką. Natomiast faktycznie, jak sprawdzili fizycznie, to coś zablokowało śrubę. Wkręcił się naprawdę duży kawałek ludzkiej skóry. I dosyć szybko po badaniach DNA, które wykonała policja, okazało się, że to jest skóra studentki, która zniknęła zaledwie kilka tygodni wcześniej. W związku z czym morderca usunął, ściągnął skórę właściwie z całej klatki piersiowej ofiary.
W ogóle tego typu sprawy, sprawy skórowania, to jest coś bardzo rzadkiego w kryminologii i najprawdopodobniej morderca wzorował się na niezwykle popularnym filmie tamtych lat, czyli końca lat 90., czyli na Milczeniu owiec. Często myślimy, że to Hannibal Lecter był jego głównym bohaterem, chociaż nie do końca. Główną bohaterką jest Clarice Sterling, która jest oficerem FBI, która właśnie prowadzi wywiad z Hannibalem Lecterem. To wszystko ma prowadzić do znalezienia jeszcze innego seryjnego mordercy, który w filmie jest nazywany Buffalo Billem. I Buffalo Bill właśnie w filmie mordował młode kobiety w tym celu, żeby ściągnąć z nich skórę, oskurować następnie ciało, aby przygotować taki rodzaj kostiumu ze skóry, który zresztą później sam nosił. I teraz to wszystko nam jest potrzebne tutaj, dlatego że ta krakowska sprawa prowadzona przez polskich i amerykańskich policjantów wydawała się być bardzo, ale to bardzo podobna, dlatego że patolodzy, kryminolodzy twierdzili, że jedną właśnie z teorii jest to, że ta skóra była noszona przez mordercę, a zanim została znaleziona właśnie jako taki rodzaj kostiumu. No i teraz w całej tej sprawie mamy właściwie kilku podejrzanych. Zaczynamy przede wszystkim od podejrzanego, z którym gdzieś przenosimy się do lat 80. Mamy czerwiec roku 83. W Krakowie wydarza się tragedia. Człowiek morduje żonę i syna. Co charakterystyczne, po pierwsze kawałkuje ciało syna, wrzuca je do wody, więc mamy pierwszy taki element łączący, czyli mamy ciało w wodzie, w Wiśle. Następnie ucina głowę już pośmiertnie żony, usuwa oczy i następnie ściąga skórę z twarzy, tworząc taki rodzaj maski, czyli właśnie znowu pośmiertne okaleczenie i to w tym elemencie właśnie skórowania. Ten mężczyzna wtedy został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Natomiast w grudniu roku 98, czyli na kilka tygodni przed znalezieniem właśnie skóry w śrubie, w grudniu 98 ten właśnie człowiek, który w 83 roku zamordował żonę i syna, znalazł się na przepustce. Właśnie wtedy dostał przepustkę, właśnie wtedy był na wolności. Właśnie wtedy ta studentka zaginęła i prawdopodobnie wtedy została zamordowana. Natomiast człowiek ten miał podobno bardzo, bardzo mocne, bardzo stabilne, bardzo sensowne alibi. W związku z tym policja absolutnie wykluczyła tę osobę. Drugi podejrzany pojawia się już w bezpośredniej bliskości. Dlatego, że to jest lato 99 roku, czyli mamy tutaj parę miesięcy później. I w maju roku 99 w podkrakowskiej wsi policja dostała telefon, została powiadomiona o tym, że dokonano przestępstwa, dokonano zbrodni. I w momencie, kiedy oficerowie policji znaleźli się na miejscu, po pierwsze faktycznie znaleźli człowieka, który miał uciętą głowę, zresztą ciało tego człowieka zostało powieszone za nogi, czyli wisiało do góry nogami w oknie piwnicznym i dosyć specyficzne było to, że ciało faktycznie było w takiej pozycji odwróconego krzyża, odwróconego krucyfiksu. W tym wypadku również było to morderstwo rodzinne. Ofiarą był ojciec, a mordercą był syn. I również mamy tutaj wiele elementów łączących, chociażby to, że po zamordowaniu ojca ten człowiek odcina głowę, usuwa skórę i to już nie tylko z twarzy, to właściwie ściąga skórę z całej głowy. Następnie zszywa tę skórę na powrót, tworząc taką formę kominiarki. To wszystko zajmuje mu całą noc, natomiast nad ranem ubiera ubrania swojego ojca, no i na koniec tego wszystkiego na głowę i na twarz właśnie wkłada tę kominiarkę. I udając swojego ojca, zjada śniadanie ze swoim dziadkiem i następnie wychodzi z domu, podobno pozdrawiając swoich sąsiadów. Absolutnie genialny kandydat, byśmy powiedzieli. Natomiast policja znowu jest w 100% przekonana, że to nie ma nic wspólnego. No i to jest rok 99, mijają lata i wracamy do tego momentu, od którego zacząłem, czyli mamy październik roku 2016. Po raz kolejny zostaje sprawdzone dno Wisły, zostaje sprawdzona ta przestrzeń, gdzie właśnie znaleziono skórę w roku 99. I prawdopodobnie to, co policja znajduje wtedy,
i elementy tej właśnie układanki, które łączy wtedy w roku 2016, doprowadza do tego, że dosyć szybko aresztowany zostaje kolejny człowiek, to już jest podejrzany numer 3. Człowiek, o którym mówi się Robert J., który znał ofiarę. Natomiast w dalszym ciągu nie wiemy, czy Robert J. faktycznie jest tym, który dokonał tutaj morderstwa. Przyznam, że byłoby taką pewnie kojącą rzeczą, żeby być pewnym, że to ta postać. Dlatego, że osoby, które tworzą profile właśnie w kryminologii, są absolutnie stuprocentowo pewne, że sprawca tego morderstwa jest psychopatycznym, seryjnym mordercą. Oczywiście my nie widzimy tutaj serii, a natomiast to nie oznacza, że ona nie istnieje. To znaczy, że nie istniały inne osoby, które zginęły w ten sam sposób. I gdyby okazało się, że to miałby nie być Robert J., to by oznaczało, że ten człowiek w dalszym ciągu może chodzić ulicami Krakowa. Jeśli to jest Robert J., to obecnie Robert J. jest zatrzymany do 30 marca 2022 roku. To znaczy, że biorąc pod uwagę to, że dzisiaj mamy 9 marca, to by oznaczało, że za 3 tygodnie zadamy sobie pytanie, czy Robert J. dalej przebywa w areszcie, czy zostanie wypuszczony. No i oczywiście o tym zdecyduje sąd. Proszę pamiętać, że ta historia, od której tutaj zaczynamy, ona wydaje mi się właśnie dokładnie pokazuje to, jak my blisko jesteśmy tej prawdziwej makabry, to raz. A dwa, że właściwie ta makabra w naszym życiu to nie jest właśnie jakaś opowieść na wycieczce. Nie, to jest właściwie nasza rzeczywistość. I to rzeczywistość miasta, w którym żyjemy, mieszkamy albo które odwiedzamy. Także jeżeli ktoś jest nowy w Krakowie i ta historia pozwala mu bardziej poznać Kraków, to jest taka dosyć specyficzna forma, żeby powiedzieć właśnie tak, witamy. Przystanek Kraków. W latach 60. nikt po Krakowie wieczorami nie spacerował sam. Wszyscy obawiali się, że spotkają jego, wampira z Krakowa. Kraków między 64 a 66 rokiem był pełen właśnie opowieści o mordercy, o jakimś tajemniczym mordercy, który atakuje ludzi po zmroku. I ja mnóstwo historii o Karolu Kocie słyszałem od swojej własnej matki. I właśnie o tym czasie strachu i paniki moja matka właśnie bardzo często opowiadała, wtedy uczęszczając do szkoły podstawowej, zresztą u stóp Wzgórza Wawelskiego, jak zarówno ona, jak i jej koleżanki były absolutnie przerażone, jeśli chodzi o powrót do domu. Dotyczyło to dzieci, ten strach właśnie zalegał na pewno w głowach dzieci, a być może na początku przede wszystkim w głowach i umysłach osób starszych. Dlatego, że to te dwie grupy właśnie, czyli zarówno starsze kobiety, jak i dzieci, okazały się być celem działalności właśnie Karola Kota, o którym ta historia. Osoby starsze, kobiety najczęściej próbowały się bronić przed ewentualnym atakiem, nosząc najróżniejsze ochraniające elementy, a to jakieś pokrywki na plecach, a to jakieś deski do krojenia, a to jakieś poduszki i tym podobne rzeczy, które brzmią dosyć niedorzecznie absolutnie z naszej perspektywy, natomiast z ich perspektywy miały zapewnić ochronę przed człowiekiem, który atakował nożem. Atakował nożem, atakował od tyłu, atakował w plecy i atakował, tak jak wspominałem, głównie osoby starsze. Rok 64, tak jak wspomniałem, zaczął serię Karola Kota, serię jego ataków. To był wrzesień, gdzie w ciągu tygodnia Dokonały się 3 ataki. Pierwszy na ulicy Garncarskiej, drugi na ulicy Skawińskiej, wreszcie trzeci właśnie na ulicy Świętego Jana. W tym trzecim przypadku, w tej bezpośredniej bliskości miejsca, w którym rozmawiamy o tej historii, starsza kobieta, która prawdopodobnie opuściła kościół Świętego Jana, została zaatakowana, została uderzona nożem, w efekcie czego została znaleziona przez siostry prezentki właśnie w kruchcie klasztoru. To, co właściwie siostry usłyszały od tej kobiety, to słowa: pobił mnie chłopiec. Ta kobieta zmarła. To była pierwsza śmiertelna ofiara tego mordercy, którego policja szukała na terenie całego Krakowa, ale ciężko właściwie było znaleźć
mordercę, którego profilem właściwie był młody chłopak, kilkunastoletni, uczęszczający do jednej ze szkół. I taka postać tworzy właśnie ten nastrój paniki w Krakowie. Po roku 64 następuje pewien czas przerwy i wyciszenia. Gdzieś tam dalej ta legenda mordercy w mieście żyje i funkcjonuje. Natomiast ta cisza zostaje przerwana zimą roku 66. To jest luty, kiedy pod kopcem Kościuszki zostaje zamordowany 11-letni chłopiec. No i to już jest inna sytuacja teraz, bo po pierwsze zmieniamy profil ofiary, dziecko. Zmienia się również sposób. Tamte kobiety były zaatakowane pojedynczym ciosem. Natomiast chłopiec, który ginie pod kopcem Kościuszki, dostaje kilkanaście uderzeń, kilkanaście ran. Tego typu atak kryminologia będzie określała jako overkill, czyli to jest zadanie więcej ciosów niż jest potrzebne do tego, żeby pozbawić kogoś życia. A to już mówi o wiele więcej na temat postaci, która dokonuje tego typu czynu. Kwiecień roku 66 to jest już kontynuacja tego nowego tropu. Tym razem 7-letnia dziewczynka została zaatakowana na ulicy Sobieskiego w bramie kamienicy, której mieszkała, również dostała ogromną ilość ciosów, absolutnie cudem przeżyła. I to wszystko nas doprowadza do lata roku 66, kiedy wreszcie na milicję zgłasza się studentka ASP, która mówi, że zna zabójcę. I co się okazało, jej znajomy, chłopak, z którym znała się ze strzelnicy, uczeń klasy maturalnej, technikum. Chłopak właśnie niezwykle uzdolniony, jeśli chodzi o strzelectwo. Chłopak o pięknym uśmiechu, typowym dziecięcym wręcz uśmiechu. Okazuje się być właśnie mordercą. I to jest Karol Kot, chłopak, który był absolutnie dumny ze wszystkich właśnie swoich usiłowań. Jeśli widział gdzieś jakiś minus tej całej sytuacji, to, że faktycznie nie był efektywny, że zabójstwa były tylko dwa, natomiast usiłowań kilkanaście. Milicja aresztuje Karola Kota dzień po zdaniu przez niego maturę. To później będzie podnoszone też w takim charakterze, że prawdopodobnie milicja czekała na to, aż on ten egzamin przejdzie, aż będzie można było udowodnić, że jest absolutnie sprawny, że tak powiem umysłowo i absolutnie świadomy czynów, których dokonał. Gazety nazywają mordercę wampirem, dlatego że Kot przyznaje, że po atakach na swoje ofiary zlizywał krew z noża, którym atakował. Moja matka znała Karola Kota i pamiętam zresztą, moja matka chodziła do szkoły podstawowej z siostrą Karola Kota. Znała rodzinę, mieszkali bardzo blisko. Karol Kot mieszkał na Majzelsa, na Kazimierzu. Nie wiemy do końca, jakie były faktycznie motywy Karola Kota. Psychiatrzy badający go po aresztowaniu twierdzili, że była to prawdopodobnie mieszanka po pierwsze absolutnie chorobliwej zazdrości o swoją siostrę, o swoją młodszą siostrę, ale i również doświadczenie, bardzo, bardzo, bardzo młode doświadczenie związane z zabijaniem zwierząt. Karol Kot wspominał wielokrotnie o tym, że wyjeżdżając na wieś brał udział przy biciu cieląt na wsi, ale również, co było bardzo specyficzne, to, że pił ich krew. Wyrok Karol Kot usłyszał w miejscu, gdzie my naszą wycieczkę kończymy, czyli usłyszał ją w budynku sądu na ulicy Senackiej. Natomiast, tak jak wspomniałem, ostatecznym werdyktem faktycznie była kara śmierci. I w roku 68 Karol Kot ostatecznie zostaje powieszony. Natomiast jest to przynajmniej druga niezwykle charakterystyczna historia o seryjnym mordercy w Krakowie. Przystanek Kraków. Jeśli chcielibyście poznać więcej krwawych, mrocznych sekretów Krakowa oraz dowiedzieć się, jak często idąc po ulicach Starego Miasta mijamy miejsca zabójstw, egzekucji, domy seryjnych morderców i wiele innych, wybrać musicie się na pieszą wycieczkę.
Niebawem wiosna, piękny czas na dzienne i wieczorne spacery. To też idealny moment na to, by stać się turystą w mieście, w którym mieszkamy. Dzisiejszą audycję Przystanek Kraków poprowadziły dla Was Natalia Daniło i Joanna Motyka.